Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Słuchajcie, dzisiaj zrobimy ciasto ze śliwkami. Na to damy taką bezę z białek ubitych i do tego będzie kruszonka, ale z tego samego ciasta, z którego będziemy piec dół. Także myślę, że to będzie troszkę mniej pracy. I od czego zaczynamy? Już Wam mówię. Będziemy piec spód ciasta i do tego nam będzie potrzebne 250 g mąki, mąki pszennej, 550 może być taka zwykła, uniwersalna mąka do pieczenia ciast i 100 g mąki krupczatki. Można zastąpić te 100 g mąki krupczatki tą mąką wcześniejszą, ale to już nie będzie tak kruche ciasto. Do tego dodamy pół szklanki cukru. Pół szklanki cukru. Jeżeli ktoś lubi bardziej słodkie ciasta, to można dodać troszkę więcej. Ja nie lubię za bardzo słodkich, także pół szklanki cukru. Do tego półtorej łyżeczki proszku do pieczenia. Jedna. O. Troszkę za dużo. O. Jedna i pół. Proszek do pieczenia. Do tego dodamy 3 żółtka. Można to zamieszać, tak. 3 żółtka. 2 łyżki gęstej śmietany, 18, może być 2 łyżki, o, raz i 2. Gdyby wyszło ciasto nam za rzadkie, podsypiemy troszkę mąką, a gdyby wyszło Wam za gęste, nie będzie się chciało zbić w kule, dodajemy troszkę gęstej śmietany. Do tego dodam kilka kropelek olejku waniliowego. O, dosłownie kilka kropelek. I szczyptę soli, nie zapomnijmy. O, szczypta soli. I tutaj zetrę na grubych oczkach 200 g masła. Masło starte i będziemy z tego zagniatać ciasto. Oprócz tego, co mamy na ciasto, będziemy potrzebować około pół kilograma śliwek, najlepiej takich, żeby nie miały dość dużo soku, 2-3 łyżki kaszki kuskus, takiej błyskawicznej, do tego będziemy potrzebować jeszcze łyżkę płaską budyniu, 3 żółtka tutaj, które nam zostały z ciasta i około tak niepełna pół szklanki cukru. A ja biorę się za wyrabianie ciasta i już teraz włączam piekarnik. Oczywiście są przepisy, mówią, że ciasto musi odleżeć swoje w lodówce. Jeżeli macie czas i macie ochotę, zostawcie ciasto na 2 godziny w lodówce. Ja wyrobię ciasto, odczekam no dosłownie 5 minut i będę wyklejać blaszkę. Także. Ciasto wyrobione, nic nie dodawałam. Przełożę ciasto na deskę. O. Wszystkie składniki, które dałam, były, a w sam raz. Jeszcze troszkę wyrobię tutaj na desce i zaraz będę wyklejać naszą blaszkę. Blaszkę mam wyłożoną papierem do pieczenia. Blaszka ma wymiary 24×24 cm. Ciasto wyrabiamy szybko, nie trzeba go długo wyrabiać do połączenia składników. Masło wyciągnięte z lodówki, jajka mogą być z lodówki.
ma taką o konsystencję takiej fajnej plasteliny. Obsypię ciasto jeszcze mąką, tak, i podzielimy je na kawałki, na dwa kawałki. Jedną trzecią, tak troszkę więcej niż jedną trzecią, zostawimy na górę do starcia i to wkładam do woreczka i włożę do zamrażarki, żeby trochę przymarzło, ale nie za mocno, bo później nie będziemy mogli tego zetrzeć. Także to ląduje u mnie do worka i do zamrażarki. Piekarnik już sobie nastawiłam. Ja nastawiłam sobie piekarnik na 180-170 stopni z termoobiegiem. Blaszkę będę wykładać tym ciastem, palcami dociskając, mniej więcej tworząc równą warstwę. Ciasto nakuwam widelcem i wkładam do rozgrzanego piekarnika na około 20 minut. Po prostu spoglądajmy w piekarnik do zarumienienia się takiego lekkiego ciasta, ale mówię, to około 20 minut. Przelicznik temperatur z termoobiegu na grzałkę góra-dół dam w pierwszym poście pod filmikiem. W międzyczasie, gdy nasze ciasto jest w piekarniku, umyte śliwki przekrajamy na pół i wyciągamy z nich pestkę. No, śliwki już wydrylowałam i za ten czas upieczę się spód do ciasta. Albo 20 minut. O. Pozwolę mu chwileczkę ostygnąć i będziemy układać nasze śliwki. Nasze ciasto stygnie. My ubijemy 3 białka i myślę, że jest to najbardziej trudne, najbardziej trudne i problematyczne w tym cieście. To jest właśnie dobrze ubić białka z cukrem i na koniec wymieszać z taką płaską łyżką budyniec bez cukru. Przez 2-3 minuty zaczynamy białko ubijać, jak będą miało taką, dopiero będzie się robić piana, taka piana, nie taka fest zwarta, dodajemy po łyżce cukru i ubijamy dotąd, aż piana będzie sztywna, bardzo sztywna i szklista. Wtedy dodajemy nasz budyń i do wymieszania tylko. Także biorę się, bo może to potrwać kilka minut, jeżeli nam się tylko troszeczkę tutaj żółtka dodało, no to niestety nie będzie nam się chciało ubić. I tak samo nie chce się ubijać wtedy, kiedy no nie za dokładnie żeśmy wymyli naczynie i naczynie jest trochę po czymś tam tłuste. To wtedy też nie będzie nam się chciała piana ubijać. Pianę ubija się lepiej w wysokim i wąskim naczyniu niż w szerokim. Także zaczynam. Pianę już ubiłam, jest bardzo szklista i sztywna, bardzo sztywna. Także odkładam. Przyłożyłam do większej trochę miseczki, dlatego że nie mogłabym jej po prostu wymieszać w tamtym wysokim naczyniu z budyniem. Nasze ciasto już przestygło. Na ciasto dajemy troszeczkę kaszki kuskus po to, że gdyby nasze śliwki były za bardzo soczyste, to kaszka
po prostu zwiążę wodę. Można dać kaszkę, kuskus. Jak nie macie, to dajcie troszkę bułki tartej albo kaszy mannej błyskawicznej. I układamy nasze śliweczki. Śliweczki ułożone. Piekarnik z termoobiegiem będzie około 150 stopni, bez termoobiegu około 170, to znaczy grzałka góra-dół około 170 stopni. Lepiej temperaturę mieć troszeczkę mniejszą niż za dużą, dlatego że no, ciasto powinno być przynajmniej te 60 minut, także sprawdzajmy, żeby nam się nie przypiekło. Daję tutaj naszą budyń, jedną łyżkę stołową lub dwie małe łyżeczki i wymieszajmy to teraz delikatnie. Raczej temperaturę lepiej troszkę zmniejszyć niż zwiększyć, dlatego że białka, żeby wyschły, po prostu lepiej mieć mniejszą temperaturę niż za dużą, bo zacznie Wam się przypiekać na górze, a okaże się, że piana po prostu jeszcze będzie niedobra. Rozsmarowujemy pianę na naszych śliwkach. Troszkę się kleją, ale damy radę. I ścieram teraz swoje ciasto. Ciasto starłam i teraz wkładam do nagrzanego piekarnika, tak jak mówiłam, na 150 stopni z termoobiegiem na około 60 minut. Jak zobaczę, że ciasto mi się za bardzo przypieka z góry, to po prostu zmniejszę temperaturę o 10. Ciasto lepiej piec na niższej blasce niż na niższym poziomie piekarnika niż na wyższym. Ja wsadzę sobie na środkowym, dlatego że wsadzam z termoobiegiem. Minęła godzina czasu. Po godzinie czasu skręciłam piekarnik, ale od samego początku. Po pół godzinie na temperaturze 150 stopni z termoobiegiem, po pół godzinie ja skręciłam do 140, bo zobaczyłam, że góra mi się po prostu za bardzo przypiekła i następne pół godziny ciasto było w 140 stopniach. Po godzinie czasu wyłączyłam piekarnik i uchyliłam drzwiczki i tak zostawiłam na około 20 minut. I teraz ciasto będę wyciągać. Najlepiej, żeby ciasto nam wystygło. No, ono już jest. Zaraz otworzymy. Nie wiem, czy da rady pokroić, bo najlepiej będzie się kroić na drugi dzień. O. Ale zobaczymy. O. Nie wstawiamy na noc do lodówki. Niech tak ostygnie, dopiero na drugi dzień byśmy wstawili do lodówki, jak całkowicie ostygnie. Ciasto pokroimy, no ja teraz kroić nie będę, będę kroić je troszkę później i będę układać na talerzyki, także zrobię zdjęcia, pysznie pachnie. I będziecie widzieć, jak w środku wygląda po prostu na zdjęciach, bo teraz no niestety ciasto musi ostygnąć. Także jak się przepis podobał, to poproszę o łapkę w górę i widzimy się na następnych przepisach. Do zobaczenia, pa pa!